stopka królowej Jadwigi. Na podstawie legendy Kazimierza Władysława Wójcickiego pod tym samym tytułem. Na przedmieściu Krakowa stał niedokończony kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Królowa Jadwiga poprosiła męża, króla Władysława, aby dokończył jego budowę. Zdobyła potrzebne pieniądze i osobiście doglądała prac. Pewnego dnia jej trzewik utknął w świeżo wylanej zaprawie wapiennej. Jadwiga, kobieta król. Jadwiga Andegaweńska była córką króla Węgier i Polski, Ludwika Wielkiego i królowej Elżbiety. Ponieważ król nie doczekał się syna, władzę po nim miały objąć jego córki. Młodsza z nich, Jadwiga, zasiadła na tronie Polski. W chwili koronacji na Wawelu Jadwiga miała zaledwie 10 lat. Została najmłodszym władcą w dziejach Polski. Nosiła tytuł króla. Nawet gdy wyszła za mąż za litewskiego księcia Jagiełłę,
Traktowano ją jak monarchę, a nie tylko żonę króla. Wspólnie z mężem rządziła państwem. Jadwiga była dobra i szlachetna, troszczyła się o poddanych. Była też pobożna, zawsze uparcie, ale i rozważnie dążyła do celu. Z tego powodu szanowali ją wszyscy potężni władcy w Europie. Dużo czytała i uczyła się języków obcych. Lubiła spotkania z uczonymi. Ceniła wiedzę i mądrość, dlatego rozumiała, jak ważna jest edukacja. Jadwigę pochowano w katedrze na Wawelu. Do trumny włożono jej drewniane berło i koronę, bowiem prawdziwe klejnoty koronne ofiarowała Akademii Krakowskiej, pierwszej polskiej uczelni. Dzięki wsparciu Jadwigi Akademia mogła się rozwijać i wkrótce stała się jedną z najważniejszych szkół w Europie. Papież Jan Paweł II prawie 600 lat po śmierci Jadwigi ogłosił ją najpierw błogosławioną, a następnie świętą.